Bogu. Cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że wy tu jesteście. Jest to najlepszy sposób na spędzenie czasu w społeczności z Panem i pomiędzy nami. Chciałabym na początek podzielić się Słowem Bożym z Księgi Jeremiasza z 29 rozdziału, wersety od 11 do 14. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Przez 35 lat swojego życia myślałam dokładnie odwrotnie. Moje myśli o sobie były tylko i wyłącznie negatywne. Myślałam, że do niczego się nie nadaję i że tak naprawdę nic dobrego już w życiu mnie nie spotka. Być może wpływ na to miało moje dzieciństwo, które nie było zbyt łatwe, dlatego że mój tato nadużywał alkoholu, a mojej mamy często nie było, ponieważ pracowała za granicą. Było to coś bardzo trudnego dla mnie, ponieważ dziecko potrzebuje miłości, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i ciepła. Tej miłości zaczęłam szukać, kiedy wyszłam ze swojego domu rodzinnego i na początku szukałam jej w kościele. Chciałam zostać siostrą zakonną, ponieważ wydawało mi się, że znajdę tam to, czego nie dostałam w domu rodzinnym, że będzie tam miłość, ciepło, akceptacja, a przy okazji będę służyła Bogu. Wydawało mi się, że nie ma lepszego sposobu na życie. Problem w tym, że wówczas ja jeszcze nie znałam Boga. Wydawało mi się, że Go znam. Tak naprawdę Bóg dla mnie wtedy przypominał taki trochę automat do słodyczy, że jak wrzucę pieniążek, czyli modlitwę, to z tego automatu wyskoczy mi to, co ja chcę. Bóg tak nie działa, więc po krótkim czasie poczułam się srodze zawiedziona tym wszystkim. A i miłości, i ciepła nie znalazłam pośród tych ludzi. Przeżyłam tam dosyć dużo ciężkich chwil. Dość na tym, że powiem, że była i przemoc, i fizyczna, i psychiczna, i wykorzystywanie nas do pracy. Trudna sytuacja. Po 4 latach skończyłam szkołę średnią i odeszłam stamtąd. Nie chciałam już dłużej żyć w tym środowisku, ale można też powiedzieć, że obraziłam się na Pana Boga. Obwiniałam Go o to, że nie udało się. Obwiniałam Go o to, że chyba w ogóle mnie nie słyszy, bo nie chce wysłuchać żadnej mojej modlitwy. Z takim poczuciem pustki, frustracji poszłam dalej w życie, nadal szukając miłości. Każdy z nas, niezależnie od naszego wieku, płci i sytuacji, w jakiej jesteśmy, potrzebujemy kochać i być kochanymi. Jeżeli tego w naszym życiu nie ma, nasze życie przypomina piekło. Więc nic dziwnego, że tak bardzo pragnęłam być kochana. Na moje nieszczęście, kiedy poszłam na studia, poznałam ludzi, którzy bardzo lubili imprezować. Mówi się, że młodość musi się wyszumieć, że młodość musi się wyszaleć. Zaczęłam więc szaleć razem z nimi, nie zdając sobie sprawy, do czego mnie to doprowadzi. I bardzo szybko okazało się, że mam problem z alkoholem, że mam potrzebę, aby pić alkohol, ponieważ wydawało mi się, że pijąc ten alkohol, życie staje się prostsze, bo zapominam o całym bólu, który trawi moje serce, bo zapominam o pustce i samotności, którą przeżywam. Do tego bardzo szybko dołączyły się problemy związane z psychiką. Dostałam najpierw bardzo silnej depresji, potem jeszcze jakichś innych chorób. I tak naprawdę nie mogło się to skończyć inaczej jak tym, że postanowiłam, że zakończę swoje życie. Po nieudanej próbie samobójczej zostałam odwieziona do szpitala psychiatrycznego na 3 miesiące i było to kolejne ciężkie doświadczenie w moim życiu, ponieważ były tam kraty w oknach, był tam dozór, no i dziesiątki leków, które kazano mi przyjmować. Mój stan oczywiście się poprawiał. Pod działaniem leków psychotropowych nie myślałam o samobójstwie, ale tak naprawdę nie myślałam właściwie o niczym, ponieważ te leki działały
Także przez 5 minut zastanawiałam się, jak w ogóle się nazywam. Utyłam do 112 kg. Czułam się bardzo źle. Te leki szybko rzuciłam, ale wtedy przyszła kolejna próba. Ponieważ ja nadal nie chciałam żyć. Na szczęście ta próba również okazała się nieskuteczna. Myślę, że Bóg już wtedy nade mną czuwał, chociaż ja nie zdawałam sobie z tego sprawy. Na zewnątrz wydawało się, że wszystko jest w porządku. Bardzo szybko założyłam na siebie maskę osoby szczęśliwej, zadowolonej z życia i tak naprawdę wiele osób pytało mnie, jak ty to robisz, że jesteś taka szczęśliwa? A wszystko we mnie aż płakało z bólu i z cierpienia, ale tego w ogóle nie było widać. Ta maska przyrosła do mnie tak, że potem przez wiele lat, kiedy już chciałam być sobą, nie potrafiłam. Ciągle się szczerzyłam, uśmiechnięte usta, zadowolona, dowcipna. To nie byłam ja tak naprawdę, bo we mnie wszystko płakało, ale w środku. Kilka lat później zobaczyłam, że moje koleżanki, rówieśniczki wychodzą za mąż, rodzą się im dzieci. Pomyślałam, że może to jest sposób na szczęście. Że może jak wyjdę za mąż, będzie ten jeden, jedyny człowiek, który mnie pokocha i wreszcie wszystko się ułoży. Poznałam bardzo fajnego chłopaka, szybko się pobraliśmy i na początku rzeczywiście było wspaniale. Na pewno każdy z nas był chociaż raz zakochany. To jest piękne uczucie. Ale kiedy po ślubie przyszło to zwykłe, szare życie, pomyślałam od razu, że może się rozwiodę. Że tak naprawdę nic mi to nie daje. Ja byłam bardzo wyprana z uczuć. Nie umiałam kompletnie ani przyjąć miłości, ani pokochać. Teraz to wiem, ale wtedy oczywiście wszystko zwalałam na mojego męża. Obwiniałam jego, że to on taki jest, że nie daje mi poczucia bezpieczeństwa, że nie daje mi ciepła. O wszystko oskarżałam jego. Było to bardzo egoistyczne z mojej strony. Jakiś czas później wpadłam na kolejny pomysł, by ratować swoje życie. Marzyłam zawsze o karierze muzycznej. Muzyka była mi bardzo bliska. Lubiłam taką dobrą muzykę rockową. A tak się złożyło, że mąż jest zawodowym muzykiem. Szybko założyliśmy zespół. Mając dosyć dobre osiągnięcia, zagraliśmy na stadionach. Przyszło kilka tysięcy ludzi na ten koncert. Zagraliśmy z Marylą Rodowicz, Still Love, z Perfektem. I wtedy rzeczywiście, kiedy podczas tego koncertu stałam na scenie, wydawało mi się, że tak, że nareszcie znalazłam to swoje szczęście. Szczęście aż mnie rozsadzało. Ale kiedy koncert się skończył, wróciliśmy do domu, to niczego nie zmieniło w moim życiu. Dalej było tak samo źle, a mój stan psychiczny znowu zaczął się pogarszać. Musiałam wrócić do leków psychotropowych, do wizyt u psychiatry, który ciągle posądzał mnie o to, że ja tych leków nie biorę, bo przepisywał coraz większe dawki i w ogóle nie było widać działania tych leków. Zaczęłam znowu myśleć o śmierci, o tym, że tak naprawdę to jest najlepszy sposób na rozwiązanie moich problemów. Na szczęście skończyło się tylko na myśleniu. Niczego nie zdążyłam zrealizować, ponieważ na mojej drodze rok temu stanął Pan Jezus Chrystus. Wreszcie ten prawdziwy, wreszcie ten, który naprawdę zmartwychwstał, który pokonał śmierć, który umarł za mnie na krzyżu. Bóg posłużył się ludźmi. Z jakiegoś powodu Bóg lubi posługiwać się ludźmi, którzy oddali Mu swoje serce. I ja poszłam na takie spotkanie, na którym właśnie słuchałam historii życia. Bardzo pięknych historii. Historii zwycięstwa Chrystusa w czyimś sercu. Tylko, że ja myślałam, że tak, to prawda, ja wierzyłam im. Ale ja nie wierzyłam, że ta łaska jest dla mnie. Ponieważ byłam już tak zmęczona życiem, byłam tak zrezygnowana, że nie było we mnie żadnej nadziei. Ja swoją przyszłość widziałam jako jedną wielką czarną dziurę. Pomyślałam, że to chyba nie jest dla mnie. Że fajnie, że im się udało, ale mi się nie uda. Kiedy po tym spotkaniu przypatrzyłam się trochę z boku swojemu życiu, to właściwie zobaczyłam, że nie mam już nic do stracenia. Co mi zależy spróbować? Ja już wszystko straciłam, wszystkiego próbowałam. I do czego mnie to zaprowadziło? Moje małżeństwo było w ruinie. Mój stan psychiczny był coraz gorszy. Akurat to był czas, kiedy dostałam skierowanie na 5 miesięcy do szpitala. Gorzej być nie mogło. I wtedy, może bez większej wiary i nadziei, ale szczerze, uklękłam na kolana i powiedziałam, Panie Jezu, jeżeli to jest prawda, co ci ludzie mówią, to proszę Cię, przyjdź i zmień moje życie. I w jednej chwili poczułam, jak do mojego serca spływa miłość. Miłość, której szukałam przez całe swoje życie.
Miłość, której szukałam w różnych miejscach. Miłość, której szukanie doprowadziło mnie do samego dna. A ta miłość teraz spływała do mojego serca. Tak wielka, tak potężna, że żaden człowiek nie był w stanie by mi jej dać. Bo to była miłość Chrystusa. Na drugi dzień, kiedy rano się obudziłam, wiedziałam, że narodziłam się na nowo. Ja słyszałam historię Pana Jezusa i Nikodema. Słyszałam historię o tym, że trzeba narodzić się na nowo. I rozumiałam ją, że to chodzi o to, że ma się narodzić nasze serce. I właśnie czułam, że to się wydarzyło. Pierwsze, co zrobiłam, te wszystkie leki, które już 10 lat brałam, wyrzuciłam do toalety, śpiewając na cały regulator Panu Bogu. Dlatego, że ja wiedziałam, że jeżeli będę trzymać się tej drogi, to nigdy więcej te leki nie będą mi potrzebne. Bogu dziękować, mija rok. Nigdy nie wzięłam żadnej tabletki psychotropowej. Bóg mnie uwolnił i uzdrowił. Moja psychika wróciła do normy. Bóg przemienił moje myślenie. Dlatego też alkohol, z którym naprawdę miałam problem, przestał być mi do czegokolwiek potrzebny. Ja kiedyś piłam po to, aby nie myśleć o tym, jak jest mi ciężko. A teraz w ogóle nie myślę o tym, że jest mi ciężko. Ponieważ Bóg zmienił moje myślenie w ten sposób, że zaczęłam cieszyć się życiem. Zaczęłam dostrzegać, ile piękna, ile wspaniałości jest wokół mnie. Zaczęłam dostrzegać, jak wspaniali są ludzie, którzy oddają życie Jezusowi. Zaczęłam dostrzegać, jak pięknie jest być we wspólnocie. Jakim wspaniałym jest służyć Bogu. Jak dobrze jest mówić o Nim. Jak dobrze jest modlić się. Jak dobrze jest mieć swoje serce przy Jego sercu. Największą jednak łaską dla mnie było to, że Chrystus uzdrowił i naprawił nasze małżeństwo. To zaczęło się tak, że kiedy ja się nawróciłam, mówiłam mojemu mężowi o Jezusie. Chciałam zwiastować mu Ewangelię. Ale on powiedział, wiesz co, okej, dobrze, ale Boga nie ma. Bardzo mnie zniechęcił tym. Ale zobaczył na własne oczy, jak bardzo zmieniło się moje życie. Jak bardzo ja się zmieniłam. Ja mu powiedziałam od razu, słuchaj, od dzisiaj nie biorę żadnych leków. Nawet mnie do tego nie namawiaj. Nie idę do żadnego szpitala. Więc on najpierw myślał, że ja sfiksowałam. Ale zobaczył, 3 miesiące minęło i zobaczył, jak bardzo się moje życie zmieniło. Jak bardzo Chrystus zmienił moje życie. Nie musiałam już nic mu zwiastować, bo 3 miesiące później padł na kolana i oddał swoje życie Jezusowi. To jest największa radość i największa łaska. Tydzień temu mój mąż przyjął chrzest. Jestem naprawdę najszczęśliwszą osobą na świecie. Ale przygoda z Chrystusem nie skończyła się. Ona trwa cały czas, każdego dnia. Tą decyzję, którą podjęłam rok temu, że chcę iść za Jezusem, każdego dnia ponawiam. Dlatego, że każdego dnia świat oferuje mi zupełnie coś innego. Każdego dnia diabeł chciałby mnie wyrwać z jego rąk. To życie tak naprawdę jest walką. Ale ja wiem, że jeżeli będę się trzymać Chrystusa, jeżeli będę trzymać się tej broni, jaką jest Jego Słowo, nic złego mi się nie stanie. I z całego serca chciałabym was zachęcić do tego, aby głosić ludziom dobrą nowinę. Dary, które otrzymujemy, nie są tylko dla nas. One są dla wszystkich, z którymi się spotykamy. Pan Jezus chciał, abyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię. Z całego serca was do tego zachęcam. Wiem, że nie każdy może sobie pozwolić, aby rzucić wszystko, wsiąść w samochód tak jak my i po prostu ruszyć w drogę. Wiem, ponieważ życie jest różne. Może mamy rodziny, mamy dzieci, mamy pracę. Ale możesz głosić tam, gdzie jesteś. Tam, gdzie stawia cię Chrystus. Czy w swojej pracy, czy wśród swojej rodziny, sąsiadów, znajomych. Zachęcam do tego z całego serca i niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi.